Hej, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku z Plants vs. Zombies Heroes na tym kanale. 1585 diamentów, ja nie wiem gdzie patrzeć na monitor czy tutaj, nagrywam to trochę inaczej, bo poprzedni materiał, w sensie wy dostaliście takie, w którym odblokowaliśmy chyba nową postać, chyba z plantów, ja czekaj, tylko ja zobaczę collection, który to tu jest, czy tu jest odblokowana ta postać, tak, Chompzilla, to wy dostaliście ten odcinek. I potem nagrałem jeszcze jeden, w którym wydałem 1000 diamentów na pakiet. W pakiet, w którym wypadło dosyć dużo, czy nawet na tych 11 pakietów, tak? Wypadły takie takie jakby platformy, na których się stawia inne robale. Tylko, że to już tu nie jest oznaczone jako new. I troszeczkę z tym była wtopa, bo tablet tego nie nagrał. Nie wiem, nagranie się jakby przerwało na samym początku. Trochę to było słabe, więc nagrywam teraz już kompletnie inaczej. Będzie tu taki kabel sterczał. Jezu, mam nadzieję, że ta wizja tam będzie docierać. Zostawcie łapę na początek i teraz 1000 ponad diamentów, więc można spokojnie przejść w kolekcję. I tak jak poprzednio była jakaś postać od zombiaków, w sensie od plantów, to teraz można wziąć i kupić kogokolwiek od zombie. Ja tak strasznie jestem tu faworytem tego gościa. Strasznym jestem faworytem, w sensie on jest faworytem tego, kogo ja chcę. W sensie nie wiem, czy to jest dosyć mądrze wytłumaczone z mojej strony, ale zostawcie łapę. Kompletnie to nie było jakby składnie po polsku to, co powiedziałem. Nieważne, 750, odblokujmy tą postać. Charakter pak. Boom! Nagrywa? Proszę cię, nagrywaj, bo jak teraz się coś wysypie, to już będzie hit. Już naprawdę. Nie mogę tego tabletu obrócić tak, bo nie chcę ogarnąć nim widia, że można tak tak mi pluć obrazek, żebym nie miał tego sterczącego kabla do góry, no ale już trudno. Nie da się, próbowałem na kilka różnych sposobów, także nie pomożecie w komentarzach, niestety. Tu jakieś kolekty, coś wpadło, coś nowego, tutaj jest new. Do 3 damage if there is a zombie in every lane, this does double damage. If there is a zombie in every lane, jak jest na każdej linii? Bez jaj. Okej. Dobra, najważniejszy jest profesorek, który ma, pokażcie, summoning, cokolwiek to znaczy. Make a random zombie that costs 2 or less, czyli robi jakiegoś zombiaka, który kosztuje 2 lub mniej, randomowego kompletnie. Dwie karty dostajemy, make 2 backup dancers in random lanes, dwóch tancerzy robi na randomowych liniach i conjure any 3 cards, czyli dostanę 3 karty, spoko. To w tym momencie zróbmy takie coś, że ja dam collect. Dziękuję. Introducing Professor Brainstorm. Eureka. Super. Nieważne. Nie interesuje mnie to. I my w tym momencie bierzemy typa. Aha, ja nie chcę go kliknąć. Chcę kliknąć jego deck. Chcę kliknąć jego samego. Custom nie. Ascendance Exploration. Pokaż select. Dobrze, select, ale to mogli... Aha, to nie jest takie, że nie ma... Jest info, ale nie można chyba... Nie można customowo sobie wymieniać, więc można by było wziąć create custom deck i finish for me. O, tutaj jest taka platforma, na przykład to. To dostałem w pakietach. To jest kompletnie bez sensu, bo dajecie platformę, na to dajecie zombiaka i jeśli zniszczy tego zombiaka, to platforma też pada. I dla mnie to jest... jakby troszeczkę strata wszystkiego. Ja przygotuję jakiś deck i zagramy sobie nim. Okej, okay. Nawet sam nie przygotuję. To jest głupie, czemu mi takie coś... Pokażcie info tu. When played, do one damage to all plants and zombies. To jest słabe, bo wyrzucam coś za 3 i jeszcze dodatkowo sam się klepię. To jest bez sensu. W sensie może to się przydać komuś kiedyś tam i komuś to może spodobać, ale nie mi. Ja chcę tu na przykład tego typa z kosą. Pokaż tego typa z kosą. Playing on heads, this get +2/+2. No i możemy się takie rzeczy bawić. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu. No nie ma tu jakichś takich grubszych zabawek. To za 6. Weź to wyrzuć. Wolę tego za 5. I tak się możemy bawić. Dobra, wstecz. I teraz zagramy sobie jeden mecz tym Brainstormem tutaj. Zombies Mission, a potem zrobimy event codzienny, tam jest takie coś. Dobra, super, stary, nie interesuje mnie to. Play Mission Professor Brainstorm, czyli burza umysłów, tak się szał. Nagrywanie na komputerze to jest o tyle lepsze, że widzę ikonkę NVIDII, która nagrywa. A tutaj jak nagrywał sam tablet, to tego nie było widać. A co oni robią? Stop. This gets when you play a zombie. Ej, to jest spoko, jak ja gram kimkolwiek, to oni dostają +1. Dobra, to niech to zostanie. O nie, tylko nie na Wall Knight.
tylko nie na All Night. Już to przegram. Big time. To hold this mission, all zombie and plant fighters get +1/+1 at the start of the turn. Wszyscy dostają +1, więc zobaczymy. Zagraj czymś. Ty frajerze. No i to jest niefajne, no to mi się nie podoba. Ale tu mamy spoko. Backup dancer. Dobra, stary, masz. Zareaguj. Masz coś za dwa, na pewno masz i postawisz to tutaj. Mogę trikiem. Make two backup dancer random lanes. Dawaj to. Na początku rundy dostanę +1/+1 do tych wszystkich typów. Haha. Boom. Jeju, ten World Knight. Dobra. On ma super umiejętności, jak dostanie tą tarczę. To mi się zawsze podoba. Zostawcie łapę. Jeszcze zapomniałem tego powiedzieć. Co to robi? Mega backup dancer, ale nie będę miał gdzie tego dać. To dajmy tego tutaj, zobaczymy. Jak mi wytłuczę dwóch, to potem się będziemy zastanawiać. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał, stwórzcie sobie konto na YouTubie, jeśli jeszcze nie macie, wtedy będziecie mogli lajkować, dislajkować, zostawiać łapy w górę i w dół i będzie super, będzie więcej widzów, ja się będę cieszył i będzie bardzo, 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 bardzo fajnie. Amfibia. I co w tym momencie? Choose where to make a... Dobra, ale jeśli wybiorę tu, to co się wydarzy? Aha, planta tworzy. Jeju, zapomniałem o tym. Jaki jestem tępy. Dobra, grajmy. Coś tam dostał. Tu +2, to mi nic nie zrobi. Nie mam żadnej amfibii. To jest amfibia? Jest amfibia, okej, ale piątka. Słabo. No nie mam kim zagrać, no dajcie żyć, no to jest smutne w tym momencie. Wall Knight, weź się wykaż, ja wiem, że ty przecież potrafisz. Chciałem teraz wziąć po prostu butelkę i się napić piwa na odcinku. Taki odruch. Nie, jeszcze tego nigdy nie robiłem. Nie wierzę. Dobra, +4, ale gdzie ty mi go przeniesiesz? Gdziekolwiek. Okej, okay, zatłuczę mnie, przynajmniej będę mógł postawić jakiegoś kolejnego, tego na przykład. Ale amfibię to mogę tu stawiać. Dobra. Papa, cześć, do widzenia, hejo. U, co to robi? Star of Stone, all dancing zombies gets +2. I ja nie wiem, czy jest... Czy warto ją poświęcać? Czemu ja tego tu nie... Aha, nie mogę tego tu, ale głupie. Dobra, no to zróbmy tak, no trudno. Star of Stone, ona... Ciekawe, czy ona teraz już da... te punkty tym zombiakom. Kurczę, może... Nie, ona nie da. Przecież, że nie da. Ty, ale te backup dancery to jest hit jakiś tutaj. Brakuje w tym deku. On jest spoko, ten brainstorm, ale brakuje amfibii za darmo. Słaby with amphibious in random lane. Aha, czyli to bym postawił i bym dostał amfibię. Okej. Okay. Czaję, rozumiem, ogarniam. A co ty robisz? Team up, when you not get hurt, do 2 damage to the zombie hero. Ty frajerze! Trzeba go zniszczyć. Czyli to robimy tu i tu się powinien jakiś zombiak pokazać. Jezu, ten ma 11 do 10 już. Wystarczy... Ojej, przepraszam, uderzyłem. Nagrywa? Nagrywa. Poprawię tylko mikrofon. No, Wall Knight, kombinuj, kombinuj. I tak... O ty kurcze, frajerze jeden. Jeszcze tu se Wolnata postawił. Przegość. I będzie zadawał mojemu bohaterowi. Co to robi? Draw two cards. No to dawaj te karty. Co kurczę, to niszczy. Do to damage. Dobra, będę mógł komuś zadać. To robi draw two cards. Okej, okay, ten tu amfibię ciepnął, ale przy okazji zginął. Tego trzeba załatwić, to już nawet teraz go trzeba załatwić jakimś trikiem. Okej, okay, wszyscy dostali, oberwali. Co to robi? To robi piątkę, ale tu mam 4-3, to mi nie będzie funkcjonować. A co to robi? Draw two cards, to potem. Cyk. I potem przy trikach zadamy obrażenia temu. Aha, dwa punkty, dobra, ten i tak zginie. Ten zginie. Ten zginie. Zobaczymy, koło postawię, no to wtedy jest ten 2D damage jakoś... A mogę Wolnatowi przecież zadać. Tylko, że on teraz przecież pochyta w ogóle moim pierwszym i ja to... Nie, dobra, wygrałem. Ale mogę go zniszczyć, tego pierwszego, i wtedy wygram.
I jakby na tym mi tylko zależy. Nic więcej tu nie trzeba robić. Patrzcie. Robimy cyk. I sayonara. Jakby kolejne rundy, w sensie kolejne te linie nie były potrzebne kompletnie. Żeby odcinek trwał dłużej oczywiście, żeby to było spoko. Byście mogli zostawić łapę w tym momencie, że teraz, jak się jeszcze spóźniliście. Jak nie możecie, to znaczy, że konta nie macie na YouTubach, to ciężko. Dobra, jakie jest kolejne zadanie? Dobra, 10, no mi daj to, spoko. Play to science card. Nie obchodzi mnie to teraz. Ja chcę w tym momencie się wrócić i zrobić tutaj, event rumpus, to zrobić, żeby play. Tu są czasem ciekawe wyzwania. Brain freeze cross spadał, żeby dostać paka jednego za darmochę. Brain freeze has joined forces with the zombie hide diver event card. Watch out for gravestone zombies diving from the heights to the water. Okej. Okay. No matter what's going up. Okej, okay. Co to robi? When a zombie hoards this, move that zombie to the left. If it's a vampire, destroy it. Gets when another buried does the damage. Dobra, ja bym zrobił tak. Jeśli on coś tu postawi, to ja się niby przesunę w lewo. Spoko, super. Już jest jeden dla mnie punkcik. Co to robi? Make a puff shroom with team up here. To ja bym mógł zrobić tak. Już. Dziękuję. I mógłbym zrobić tak. I teraz zobaczyć, jak on zareaguje. Bo ja mam dosyć dużo zombiaków, co prawda mega słabych rozstawianych, ale jest spoko, patrzcie. Obrywa, 15 do 20. Okej. Okay. Sayonara. I teraz mogę postawić tego tutaj i gramy. Boom. Boom. Boom, wybroni się. Dobra, ale już ma 10 do 20 moich, tylko że on ma strasznie dużo kart. Jak on się zacznie wystawiać czymś zaraz, no to będzie ciężko. Co to jest? Jakieś przybijające coś. No muszę mu zadać 3, bo co zrobię? Możemy zrobić tak, zadamy mu 3 i jeśli ten dostanie obrażenia, to ten dostanie więcej punktów. Więc możemy tego wykorzystać jakby w stylu takiej, no... No niech oberwie, nie? When a plant hero hurts the zombie hero, draw a card. I ten powinien dostać punkty. Dobrze? Tak jest, czyli ma 3. Jezu, jak się przeniósł! Jaki gość, co to było? Dobra, przy okazji zginął, to luz, ale dlaczego on się przeniósł? Nie mogę teraz tego sprawdzić. Przegość. All plants gets plus 2. Czekajcie. When a plant here hurts, the zombie hero draw a card. Ja bym go wykończył na tej zasadzie, że nieważne, że on mi zada, ja zadam jemu pierwszemu. Patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, grajmy. Jak wybroni tarczą, co z tego, że dostanie plus 2, plus 2? To nie gra roli. Move a plant it gets plus 4, ale... Dobra, ja to przesunę. Tego. Tutaj. Ale co nam to... Przegrał. Wybroni się, ale ten go zatłucze. Jeszcze się wybronił. To łata. Tak? Wybronił się, ma jeden punkt życia. No chłopie. Co mogę tym zrobić? Destroy all plants and zombies with 4 or more. To nie chcę tego robić. When a plant here hurts, the zombie hero draw a card. Okej, okay, to zróbmy, a to kosztuje aż 3. Ja bym chciał przyryzykować, co to robi? Transform all plants into free... Nie chcę tego robić. Make Libundus here and next door. No to zróbmy to w ten sposób. To chyba na lewo postawi kogoś. Tak jest. Ale on przegrał, to już jest po ptakach. Jest rozwalony na łopatki. Tu 4 punktami go załatwiam. Koniec. Zaatakuj, zaatakuj. Jeziu, nie tak.
O, ale zrobił się Saigon. Dlaczego tak? Dlaczego on mnie tak zmiażdżył? Make a hell hotter that says team upon destroyed to zombie here. Jaka jazda? Jezu, jeszcze to przegram z jednym punktem życia u niego. Ja mam dwa. Po ptakach, jakiego nie załatwię pierwszego. Jak jego nie załatwię, to jest porobione. Ja go muszę załatwić. Kurczę. To jest do wygrania, tylko że on tego Gravestone'a tam postawił. Ja muszę to użyć na pewno. Nie, przepraszam, to muszę użyć. Nie, co ja muszę użyć? 4 lub więcej. Ja postawię tego tutaj, on zada jeden punkt i załatwię te jeździki. Nie, źle to zrobiłem, bo on mnie załatwi Gravestone'em. Źle to zrobiłem, kurczę. Załatwi mnie Gravestone'em. Chyba, że on przeskoczy do... Źle to zrobił, przeskoczy tam. Jakiego ja mam fuksa, patrzcie. To jest hit. Postawił sobie złego Gravestone'a. To był jego błąd. Ale miałem fuksa. On to tak zepsuł. Chyba, że nie miał innej karty. Ale zepsuł to totalnie. Mamy jednego paka, możemy go otworzyć na totalnym fuksie. Coś nowego? Rare. O, jest jakiś nowy. Aha, super. Pokaż, co on robi. When revealed, move a plant. A ja go już skądś kojarzę, nie wiem dlaczego jest oznaczony jako nią. Resztę znacie, może tutaj tego nie kojarzę. Team up. I spoko. Nic specjalnego z tych paków nie wypadło, ale jest complete. Za 2 godziny będzie kolejna kolejna misja. I to tyle. Zostawcie łapę. Cześć.